Witam Was bardzo serdecznie w azjatyckiej kawiarence. Dzisiaj zapraszam Was na 7 ciekawostek o chińskich smokach. Pierwsza ciekawostka. W Chinach smoki są rzadko przedstawiane jako wrogie bestie. Mogą być przerażające i bardzo potężne. Mogą budzić lęk, ale jednocześnie być uznane za łaskawe, przynoszące bogactwo i szczęście. Druga ciekawostka. Prawdopodobnie większość z Was kojarzy ekranizację disneyowską legendy Mulan. Kto jej nie kojarzy? Głównej bohaterce zostaje przydzielony smok opiekun, Mushu. Rodzime smoki są traktowane jak sprawiedliwy władca, którego musimy szanować, ale możemy odnosić do niego się z przeróżnymi prośbami. Smok jest symbolem władzy i często jest umieszczanym elementem na szatach rodziny cesarskiej. Trzecia ciekawostka. W Chinach panuje powszechne przekonanie, że smoki są stworzeniami głównie wodnymi, zamieszkującymi jeziora, rzeki i morza. To, gdzie mieszkają, decyduje o ich sile i potędze. Im większy zbiornik wodny, tym silniejszy smok. Czwarta ciekawostka. Istnieją również niebiańskie smoki zamieszkujące niebo. Jeden jego kwartał nosi nazwę Pałacu Zielonego Smoka. Świadczy o tym gwiazda, która według chińskiej astronomii tworzy gwiazdozbiór smoka. Pojawienie się tej konstelacji na niebie zwiastuje początek pory deszczowej. Piąta ciekawostka. Wygląd chińskich smoków jest zupełnie inny od zachodnich. Chińskie smoki zamiast skrzydeł posiadają płetwy. Dzielą się na gładkie i łuskowane. Według przekonań mieszkańców z państwa środka, smoki są kompozycją utworzoną z 9 zwierząt. Posiadają głowę wielbłąda, rogi jelenia, oczy królika, uszy krowy, szyję węża, brzuch żaby, łuski karpia, szpony jastrzębia i łapy tygrysa. W mitologii zazwyczaj ciągną rydwany bóstw. Posiadają również specyficzną zdolność, jaką jest wyrzucanie z siebie pereł. Szóstka ciekawostka. W Pekinie znajduje się słynny mur 9 smoków. Jest to ściana z cegieł i fajansu. Fajans, czyli rodzaj ceramiki wytwarzanej z koalinu, nieco podobny do porcelany, tak w razie wątpliwości. Dosyć często można spotkać nieco mniejsze mury w innych miastach chińskich. Prawdopodobnie ze względu na ten mur nazwano miasto w Hongkongu Jiulong, które oznacza 9 smoków. Siódma i ostatnia ciekawostka. Na koniec moich ciekawostek chcę powiedzieć Wam o wybitnym białym smoku, którego historia zachowała się na kamiennej steli w świątyni białego smoka na górze Yang w Suzhou. Raz pewna młoda kobieta została poproszona przez starca o schronienie przed nadchodzącą burzą. Następnego dnia okazało się, że jest w stanie błogosławionym. Wygnana z domu, po pewnym czasie urodziła dziwną bryłę, która po wrzuceniu do wody przerodziła się w smoka. Smok odleciał w kierunku burzy. Dziewczyna omdlała, a po obudzeniu już nigdy nie zyskała świadomości. Dziękuję Wam za wysłuchanie mnie do końca. Zapraszam na ciąg dalszy moich ciekawostek. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, liczę na kciuka w górę i zasubskrybuj mój kanał, abyśmy spotkali się w następnym filmiku. Pa, pa!